This is my kingdom come. When you pull my ear, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Dobra, już jestem ziomale, już wiem, o co chodzi. Po prostu ten grobowiec można otworzyć. I czekajcie, tu jest przełącznik, tak jest, który otwiera tamte oto drzwi. No i wyszliśmy stąd. No jest git, po prostu jest git. Dzięki komu? Oczywiście Robinowi. Ja się chyba z wami pożegnałem, tak więc siemano wam wszystkim, tutaj Enrix. No i to kolejny odcinek no z Let's Playa Gothica 1. No i oczywiście mamy tam otworzyliśmy ten grób i czekajcie, ile mam mieczy? Mściwa stal to jest broń dwuręczna, nie ma tu jest jednoręczna, ale to nasza, co nie, oczywiście. Tu jest dwuręczna, dobra. Gdzie mamy oczywiście te bronie? Te wszystkie takie, wiecie jakie, te miecze różne. Te magiczne takie. Czekajcie, gdzie to do cholery jest? Czekajcie, może tu nie ma tekstur? Ej, no nie mam tych mieczy, lol. Dobra, może je gdzieś mamy, ale ich nie widać. I tyle. Dobra, już po orku. Oczywiście, nie wiem czy ja to oczywiście nagrałem po tym, jak to się nazywa. Czy ja skończyłem w poprzednim, czy oczywiście nie skończyłem. Ale raczej chyba skończyłem tam, bo się trochę nawkurzałem. I oczywiście tam skończyłem, no i lecimy dalej. A to już jest tutaj, to już będziemy bardzo daleko od gry. Czekajcie, tutaj mamy takie coś celować w takie coś, okej. Dobra. Mamy tutaj dosyć ciekawą zagadkę, ja sobie tu zapiszę. Jak nie będę wiedzieć, oczywiście Robin Skateboard jest. Dobra, oczywiście. Czekajcie, zabije nas to? Nie. Dobra, strzelamy w tamto coś. To nam zamyka bramę i otwiera tamtą. Tamta brama też jest potrzebna. Aha, czekaj, Gorboba. Czekajcie, możemy go zabić na przykład? Ciekawe, czy będziemy mogli go zabić. Czekajcie, coś się nam otworzyło. Nie wiem co, ale dobra, pewnie coś tam. Ale go ciśniemy, ale słabiak. Pełzacze, teraz mnie nie wpuśćcie. Nie. Dobra, po nich. I git jest. Dobra. Otwarliśmy sobie tą bramę, no i kolce chyba otworzyliśmy. Zobaczymy zaraz. Pierw sobie wczytam, coś tam się kurna otwiera. Ale nie wiem dokładnie co. Dobra, wbijamy na te kolce. Pewnie nas zaraz zabiją. Albo coś, dobra. Tu mamy coś takiego otworzone. I otworzyliśmy właśnie wrota, yeah, pięknie. Okej, tutaj mamy otworzone te przejście i tam będzie też zagadek parę. Chyba pamiętam, o co tam chodzi. Oczywiście tam będą demony, jak źle otworzymy. Oczywiście weź ogarnij się, bo się kolce zaraz włączą. Dobra, oczywiście odgadliśmy kolejną zagadkę. Ja bardzo zawsze szybko te zagadki robiłem. Nie wiem dlaczego, ale mam patent do takich zagadek i tyle. Dobra, oczywiście zapis ich mile widziany. Czekajcie. Zaczynaliśmy chyba od tego, ale nie pamiętam. Czekajcie. Beziu, uspokój się, proszę ciebie. Ej, no cicho tam, ja tu próbuję komentować. Jasny gwint, zagłuszać mnie teraz będzie, tam jakieś drzwiczki czy jakiś portal. Czyli, że jak demon jest, czy coś innego, to oczywiście źle. Czyli zaczniemy sobie od środeczka. Dobra. Ja i po naszym kochanym, nie wiem kim tam, zaczniemy, aha, to od czerwonej, zaczynamy zawsze. Czerwona, fioletowa i tamta, co nie? Czerwona.
Pewnie chyba ta, tak mi się zdaje przynajmniej. Jak nie, to od nowa zobaczymy. Tak, ta. I chyba ta. Zobaczymy. Dokładnie, otworzyliśmy sobie właśnie bramę przejścia. Po Uriziel idziemy oczywiście. No i mamy już tą bramę przejścia. Oczywiście już mamy. Ten odcinek nazwy pewnie zdobywamy Uriziel albo coś takiego. A poprzednie nazwy po prostu świątynia, część pierwsza, świątynia, część druga. Znaczy świątynia śniącego, część pierwsza i świątynia śniącego, część druga. No i tak się będą nazywać moje dwa odcineczki, te pierwsze i potem reszta oczywiście. Come on. Mam jakiegoś frajera tutaj. A, strażnik, to na kity pada. Kurde, też mi coś zrobił. No co za frajer? Co za frajer? Sukinsyn, może mnie jeszcze zabije, no. Jasny gwint, ile ich tutaj jest? Dwóch. Jasny gwint. Czekajcie, ja sobie trochę ucieknę, ponieważ oni tu są. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Jak nie jak, tak już tu jestem. Bezi szybko, szybko i leci tu już kolejny frajer, kaman, kaman leszczu. Ale słabiak, Boże. Tamtego oczywiście nie zabiliśmy, ale tego oczywiście mamy ściągniętego, no i lecimy na kolejnego. Yeah, pięknie. Dobra, wiem, że dużo nagrywam Gothica, ale ponieważ chcę go już, jak wiecie, skończyć jak najszybciej i nie chce mi się już go tak za bardzo nagrywać, ponieważ... No, wolę zacząć te inne serie, tak jak Gothic 3, Gothic 2, Noc Kruka, Gothic 2 zwykły na pewno będzie się pojawiał. Dużo Gothiców, oczywiście będzie trylogia na moim kanale, ponieważ jestem bardzo wielkim fanem Gothica i RPGów oczywiście. Boże, ile ja już nagrywam tego Gothica, chyba z 2 godzinki, jak nie więcej, o kurde, ile już tu jest. Dobra. Po kolei, panowie, nie śpieszcie się, ja mam czas, a i tak muszę lecieć po ten cały Uriziel. Dobra, czekajcie, tu jest kolejny strażnik. Tu jest kolejny. O kurde, frajer. Ale kryta walnęliśmy. Bez i bez jaj. Dobra. Fanatyczny strażnik pokonany. Kolejny pokonany, no kurde, no Beźń, no wspaniaczek jeden i tyle. Coż by mówić o Beźń, no normalnie tak, wspaniaczek, że to cholera. Dobra, oczywiście lecimy po ten cały Uriziel. No kurde, ja tak jeszcze nigdy nie przechodziłem z Gothica. Ciekawe, czy kolejną serię skończę na moim kanale po prostu. Bym się tak ucieszył. Jasny gwint, kolce, jasny gwint. Jasny gwint. Dobra, i lecimy oczywiście tu po Uriziel, lecimy po Uriziel, lecimy po Uriziel, lecimy po Uriziel. Tak jest, lecimy po Uriziel, yeah, pięknie, 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 jest git, jest po prostu git, lecimy po Uriziel. I mnie zastanawia, czy ten, czy ja się wtedy z wami pożegnałem tak na serio, ale chyba tak. I po prostu wznowiłem od razu nagrywanie, co nie? Mi się tak właśnie zdaje, że skończyłem i od razu potem wznowiłem nagrywanie. No nie no, ja jestem po prostu git, te smajone. Ja tak dużo Gothica nagrywam, że to się w fale nie mieści. 3 odcinki dla was już, 4 mam! I zobaczycie 2 dziennie. Będą 2 dziennie jak nic, albo 1 dziennie, albo nie no, 2 wam dam tam. Musicie mieć co oglądać, kurde. Mój kanał w końcu 1000 widzów ma, o jasny gwint. Come on, bracie, come on. Come on, jesteś cienki, dobra. Zdobywamy sobie zaraz Uriziel, yeah, pięknie. I na pewno skończę dzisiaj Gothica nagrywać. Bez gadania. Na pewno bez gadania skończę go nagrywać, ponieważ chcę go skończyć jak najszybciej, żeby
inne serie zacznę, tak jak Gothic 3, Gothic 2 Noc Kruka. Na pewno Gothic 3 będzie szybciej niż Gothic 2 Noc Kruka, ale wiadomo. Ja tak za bardzo nie umiem przechodzić Gothica 2 Noc Kruka. Jest troszkę trudny do przejścia. O, Krytala walnęliśmy. Come on! Come on, come on, come on, leszcze. Come on, raz, dwa, nie ma nic, raz, dwa. Raz. Come on. Po nim. I jest. Git, yeah, pięknie. Dobra. Ciśniemy przełącznik kolejny. Dobra, już mamy kolejny przełącznik otworzony. Jeszcze jeden został. Dokładnie jeszcze jeden. No i oczywiście po nim sobie po zdobyciu Riziela po prostu zakończę odcinek. Pójdziemy oczywiście tam do Xardasa. On nam coś tam powie, potem pójdziemy do Magu Wody. Tam ten cały Uriziel z Miltenem tam chyba zrobimy i będzie Gites. Dobra, dobra, lecimy oczywiście bez gadania na Miltena, tam się nie wkurzą, ale na nas bardzo. Raz, dwa, trzy, dobra. Jest tu jeszcze jeden pan, nie ma. Ale mamy otworzony oczywiście most na drugą stronę, jakbyśmy chcieli się wydostać. No i widzicie teraz cutscenkę. Tutaj przełącznik jeszcze nam tam miga. I ale lawy, Boże, no. Świątynia Świącego. Kurde, że mi się udało tak łatwo przejść, oprócz tego przed chwilą. Po prostu tak łatwo mi się udało przejść tego, tą Świątynię Świącego. Nie wiem dlaczego. Ja zawsze przechodziłem bardzo... O, fuck, tylko Bezi tam nie wpadnie. Ja zawsze przechodziłem bardzo długo tą świątynię. Zawsze to było dla mnie monotonne. To przechodzenie świątyni tak... Sorry, się szwendałem. Dobra, powiem wam, że... potem, jak skończę wszystkie nagrywać, znaczy tego Gothica, co już widzicie kilka odcineczków, no to oczywiście... wyrenderuję je, będę miał już w folderze, no i wezmę się za Gothica trójeczkę i zobaczycie go już chyba na zakończenie roku, po przerwie, króciutkiej przerwie. Dobra, oczywiście lecimy po tym moście, potem jeszcze zrobimy sobie bajer, myślę, że tutaj nic nam się nie stanie. Oczywiście, że nie, tu mamy kolce. Tędy nie wejdziemy, chyba że można. Jasny gwint, gdzie ja się zapisałem? Jasny gwint. Czekajcie, tutaj albo tutaj. Tutaj się zapisałem. Jasny gwint. O Boże, jak nas to zabiło. Dobra, już tędy nie przychodzę. To ten ostatni. No jasny gwint, ja się tutaj zapisałem. Czekajcie, tu już byłem. Boże, gdzie ja się zapisuję? Jestem taki głupi. Ile nam jeszcze zostało? Ja się zapisałem na początku. Co ze mnie za dziad? Jasny gwint. Albo na początku, albo tak w połowie. Dobra, zapisałem się prawie tam na końcu. Dobra, lecimy do ostatniego przełącznika. Otworzy nam znowu most. Ja się inaczej tam dostanę. Oczywiście tak bokiem można tam wejść, oczywiście. Beźnie to. Dobra, jeszcze już zacznę zapisywać częściej, ponieważ to co zrobiłem to było bardzo głupie. Dobra, ciśniemy. Zapraszam pana i dead. Dobra. Ja myślałem, że przez to można normalnie przylecieć, a przez to jeb i beźnie żyje, co nie? Dobra, otwiera nam się most. Szkoda, że tego nie można przewinąć, bo już to widzieliśmy, panie. No kurde, cały stary Gothic, co nie no. Seria bardzo długa na moim kanale. Czekajcie, 24 odcinek, 25, 26. No zobaczycie 30 odcinków chyba na moim kanale. Tak samo chyba u Seta było, że na 30 odcineczku zakończył sobie Gothica nagrywać. Robin zakończył na 40 którymś i piękna muzyczka leci. Ciekawe, czy tam przeskoczymy. No nie, będzie tak. I właśnie bóg Gothica, nie topimy się w lawie. Patrzcie. A dopiero teraz, dobra. Nie skaczę już tak, kurde, gdzie ja tutaj się zapisałem. Dobra. Oczywiście lecimy przez ten most, musimy. No, wolę, żeby to był trochę dłuższy odcineczek. Nie! Jestem taki debil. Jestem debil. Zapomniałem po prostu, że tu jest takie krótsze, taki krótszy naskok, dobra.
Dobra, tędy już normalnie idziemy sobie. Kurde, tyle faili. Na pewno skończę nagrywać tego całego gotika, jak wyrenderuję sobie. Tak, go nagrałem, zacznę go za niedługo już renderować. No i zacznę oczywiście kolejne odcineczki gotika nagrywać, jak oczywiście wyrenderuję. I powinniśmy już skończyć tam. Ej, no most się nie otworzył. Nie, jest most. I zacznę nagrywać kolejne odcineczki naszego pięknego goticzka. Jedyneczki, no i powinien skończyć całego gotika jedyneczkę jak najszybciej, żeby oczywiście nie trwał jakoś tam za długo, przeskoczyć tam będzie. Tak, jest pięknie będzie. Dobra, i tu mamy przejście inne przez takie coś i tam już będziemy mogli się nacieszyć Uriezielem. Oczywiście bardzo gites czarów już chyba nie będziemy potrzebywać tak za bardzo. Tylko Bezi, wskocz tam. Dobra. Uriezel jest. Widzicie tutaj piękny Uriezel, którego będziemy musieli chyba uzdrowić. No Bezi, debilu zasrany, Boże. Co ty jesteś? Frajer. Co za frajer? No i nie, dedniemy. Dobra, zabiliśmy kolejnego i mamy gniew demona, czyli mamy przedostatni miecz i czyżbym zdobył wszystkie miecze w tej grze? Zobaczymy. I mamy piękny miecz. Czekaj, już wam czekajcie, już wam pokazuję Uriezela, który jest przepięknym mieczkiem. I pójdziemy sobie do Xardasa. Gdzie jest Uriezel? Uriezel, 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 nie wiem. Ty, wy nie wiem, gdzie jest Uriezel, no what the fuck is going on? Dobra, Uriezela chyba nie widać, nie wiem dlaczego. Tak jest, dobra. Zapisujemy i oczywiście lecimy do pana Xardasa, do którego trzeba iść. Ciekawe, czy damy radę się teleportnąć. I powiemy mu oczywiście o tym, że mamy oczywiście ten cały Uriezel. No i oczywiście przejdziemy sobie tu znowu. I potem tylko koniec gry czeka przed nami. Aha, trzeba stąd wyjść oczywiście, jasny gwint. Dobra. No ciekawe, czy jak przeskoczymy przez to znowu będzie. Sprawdzimy. Dobra, czekajcie. Dobra. Ahaha! Przechytrzyłem ich, leszcze. Dobra, oczywiście musimy chyba stąd wyjść, żeby się teleportować do Xardasa, więc lecimy tędy. No i wyjdziemy i musimy się teleportować do Xardasa. Oczywiście to nam teraz potrzebne, Xardas. A jak przeskoczyliśmy wszystko, pięknie będzie, pięknie. Dobra, oczywiście lecimy do tego Xardasa. Pamiętam, jak w przedostatnim odcinku, ostatnim odcinku powiedziałem, czy tam przedostatnim, czy tam przedostatnim powiedziałem Xardasz. Przez przypadek, bo u Brawliego, to jest też youtuber, który nagrywał gotika jedyneczki i tam właśnie powiedział, lecimy do Xardasza, no i od niego właśnie się wziął Xardasz. No i dobra, lecimy na zewnątrz, ponieważ na zewnątrz tylko będziemy mogli się teleportować do wieży Xardasa i tam będziemy już chyba po Uriezel, no i potem tylko zmierzamy ku końcowi gry. Oczywiście już za niedługo jest koniec. No niestety, tak piękna seria musi się kiedyś skończyć, tak samo jak Wolfenstein. No wiem, że było trochę taką serią z dupy, której chyba nikt, no dużo osób nie zna Wolfa, ale ja doceniam tą serię, tą grę oczywiście, tą serię, wspominam ją bardzo, bardzo fajnie. No i wychodzimy z tej świątyni, żeby do Xardasa iść, powiedzieć mu o Uriezelu, zrobić go, no i u Xardasa chyba skończymy odcineczek, żeby nie trwał jakoś długo i zaczyna nagrywać oczywiście kolejne odcineczki. Dobra, przejdziemy sobie, zapiszę, żeby kurde się... Dobra, zapisałem tu. Żeby oczywiście nie dednąć, Bezi. Wiem, że on tego nie przeskoczy, więc kurde, Bezi, cienia się. Dobra, zacznę chyba renderować zaraz te wszystkie filmy po skończeniu i po przeteleportowaniu się do Xardasa skończę ten odcineczek, jeszcze tam pobawimy się, pogadamy z nim o Uriezelu, no i skończymy ten długi odcinek. Dobra.
tutaj wczytujemy sobie. Świątynię oczywiście, chyba będziemy już mogli się teleportować do pana Xardasa. Ładuj się, come on. No come on, szybciej, szybciej, Gothic. Wiem, że jesteś starą grą, ale no, szybciej, szybciej, dobra. Teleport do nekromanty, gdzie jest? Tutaj jest, czwóreczka. Dobra, jesteśmy u Xardasa. I lecimy oczywiście do niego tam na górę. Dobra, Xardasie, mamy Uriziel, tak dziwny miecz. Ja myślę, że go kurde zebrałem, jak nie, to jest debil. Musiał tam znowu zapierdzielać. O kurde, obym go zebrał, jak nie, to się kurde zabije. Xardas. O proszę, mam go, proszę. Jest. Znalazłem, pokaż mi go. Mamy Uriziel. Wyryto na nim słowa Uriziel. To ciekawe. Słyszałem o... Nie... Według... Spoko. Znalazł... Prorok... I... Szósty krąg magii, lol. Uriziel posiadał... Napisane... W jaki sposób ponoć orko, jak widać. Spoko. Czy jest jakiś... Nie obejdzie. Masz na myśli coś w tym roku. Oprócz... Daj mi. W międzyczasie posklecany napręt powinieneś zajść twojej starej podczas trzy... Wewnątrz... Jak się tam dost... Nie zaglądał. Weź... Spoko, i tak, to by było już na tyle, ja się już będę z wami żegnał, tak więc zdobędziemy nową zbroję, jest, będziemy mieli Uriziel, jest, i będziemy prokoksami, a ja się już będę z wami żegnał, tak więc długi odcinek, tak więc do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia, do następnych odcinków serii Let's Play Gothic, no i cześć.